mnie coś obudziło. Ja zawsze tak pół trzecie się wysikać budziłam, bo ja już starso i zawsze tak wychodziłam w nocy. I obudziłam się proste w oknie. Patrzę, takie straszne jasności po niebie, po przetałpo. Stałam, chupłam z łóżka i lecę na gonek i miałam taki gonek. Błysy w koszuli nocny i godum. Łukasz, tak się strasznie dro. Matko błyska, bo się chupa poli. No to Łukasz, Natalka chupła z łóżka, matko obudziła, bo matka spała. On dzieci spali w niebo, miał się starą. On tu miała dość nawet duży pokój, kochanko. No i o tyle i złapałam co poszton. Buty miałam, złapam na siebie, bo bose latała. I poro jakichś dziadów powyrzucałam, a leki. Najważniejsze lekarstwa złapałam. Ani się nie wzięła nawet zegarka, ani komórki. Miałam dwie komórki, bo mi syn sprawił wszystko posło. No i zanim to powynosiłam, to już zrobiło cały mój dach, bo to było drewniane pod papą i chałupa drewniana. Hanka zaraz jak się obudziła po straż, no i tu z drugiej strony chałupy psy były i ludzie po straż wołały, no to poprzylatywała 12 były tych strażackich wozów, a około 50 było tych strażaków na dole stoły, gdzie pompa przecież podkładała i dwie pompy, no i tu loli, ale co z tego jakoś nie dało rady, bo to była straszna siła. I no to za wiatru nie było, a narodu to tak się w nocy, te pół do trzecie tak się nasłodziło, co pełniuszko tu było ludzi. A choć Stasek Olechcy to tak strasznie się dało. Bo to Jezus, bo się gadał u Hanki Poli. A ja mówię, Stasiu, nie drzyj się, bo już po wszystkiemu. No bo jak już zajęło wszystko, no to co za nim straż przeca, to już ruina. Wszystko posło. Przemiałam, łazionko, miałam to. Pełno ledywko, se jadłam, se króliki jakieś uchowała, zabiłam se, miałam rażunki i pralka, newo i no wszystko posło. Nic, no tam płażu ratowałam jakoś i to sukiancyno, a reszta widzi pan. Wszystko wykosił, pełne tu ciuchów, bo ja znowu miałam ciuchów, byle jakie, ale miałam. Pełne ciuchów, bo to już wszystko zajęło. Popatrzcie się, ocalałam. Ale co z tym, to jest taki wioski łz. Nic. Tam było ten cały to, tutaj, tu, w tym miejscu. Tu? Leży dwa albumy, mam na wojsku osmadzone troszkę, a wszystkie zdjęcia są. No i taki fulary z dewodem. No i takie encyklopedie ojca świętego cecha mam. Trzy, to były nietnioty. No to mi powiedział ten strażak, że pani musiała bardzo pobożna być i bardzo się modlić. Moja chłopina, o. Jak się urodziło któreś dziecko, Hance na troje tu. I rodzina przyjeżdżała z daleka. Takie albumy rodzinne te pokryły się, ale dobre no. Nie popaliło się. Ten jest mniej zniszczony, widział pan. Tak przyniósł, pytał się, co to moje. Młodą to pani musiała strasznie się modlić, to się modlę, ile mogła. Stale za się za dzieckami modlę. No i dwie krzyżecki mi ocalały do modlenia, widzi pan? Takie, to jest Pismo Święte, to jest taka...
o naśladowaniu Chrystusa. No i tedy. No co zrobię, Panie, no co zrobię? Muszę żyć jakoś. Póki nie ta pądu nie zabierze. Póki zdrowa, to bym se ta łaziła i ta woda przychodziła i goda do tej chałupy, bo mi tyle dostało. Nauczono mi, co ja takie krwię. Moja mama była mocno zdrowa i charewa, ja to jest taka sama. To my takie czas, może no rodzina pomoże, co może jako pożyczkę wezmą, no to by mi może se co jako dom kupiły, albo ja bym była lat u Janowica, żeby nam jako działko dały i pomogły wybudować. A ja już, mnie już niedługo, Panie, bo ja już 77 lat, ja do mnie w kwietniu, ale młodzi. Ja już staro, to już się zbliżała do ziemi, do mojego. Telefon, co ja se weźmie, to se usłyszy u Boga i u ludzi. Zasługa jest, jak żyje z ludźmi, tak se zasłuży. Bo nie dadzą nic inne cztery deski łopatą dupą. No nie tak jest. No, nie se trzeba tym zasłużyć u Boga. Dostałaby kilka ubrań, książki szkolnej, zeszyty, plecak i tak w razie to tyle, bo reszta to się spaliła. Może ty nie zwracał. I najbardziej żartuję od bólu z zdjęciami dzieci, ze wszystkich. Wszystko się spaliło, wszystkie albumy. Na razie no, udostępniony dostaliśmy dom. Za to dziękujemy bardzo, że nam pomagali. Każdy coś chce pomóc. No, wiadomo, że ubrania się teraz popaliły też. No, dzieci też coś tam potrzebują do szkoły. Przybory coś też do szkoły, no bo tam też no, niewiele się dało uratować, bo nie było na to czasu, bo to wszystko ogień objął. No, dzięki, że obudziliśmy się i przeżyliśmy to wszystko. No, na obecną chwilę no, trochę oszczędności też nam się spłonęły. No, no jest ciężko po prostu. No, trochę dostaliśmy tej żywności i pierwszy takie pomoc z opieki. Też opieka dużo pomaga. Mąż pracuje, ja nie pracuję nigdzie. No i jeszcze babcia, no to renta, lekarstwa też. Jest i na cukrzycę chora, no to wiadomo, że to są potrzeby i na leki i nie zawsze to wszystko wystarcza. No jest ciężko z tym wszystkim się pogodzić, no ale pomaga nam gmina, pomagają nam tutaj ludzie, ofiarują się. Po prostu no jest taka pomoc trochę z gminy, tam dostaliśmy rzeczy, także no, wiadomo, że są jeszcze różne rzeczy potrzebne, żeby trochę zagospodarować dom. Takie podstawowe rzeczy, no, tak, i pralkę, jakieś tam stoliczki by się przydały, tak po prostu na początek się urządzić.